Witajcie! Dziś chcę Wam przedstawić nowy tabor komunikacji miejskiej Łomianki. Zapraszam do oglądania. Kilka miesięcy temu na moim kanale można było obejrzeć film z serii Warszawskie Nowości o wycofaniu Solarisów Urbino 8,9. Pojazdy te trafiły do różnych miast. Jednym z takich miast, jak się okazało kilka dni temu, są Łomianki. Autobus, który tam trafił, uzyskał numer taborowy 91. Jak wiecie więcej niż jest w tym odcinku, to możecie się podzielić ze mną swoją wiedzą w sekcji komentarzy. Jednak wracając do pojazdu. Autobus od zewnątrz jest w barwach łomiankowskich, czyli zielono-kremowych, a od środka cały wystrój, wszystkie naklejki i tym podobne, są po warszawsku. KML ma niektóre pojazdy do obsługi linii ZTM, a niektóre do obsługi swoich linii, jednak ten Solaris, jak widać, jest uniwersalny. To już na tyle. Dzięki za uwagę.